Witajcie, dzisiaj znowu zajmiemy się tym wzmacniaczem, a dokładnie jego przeróbką do postaci ultraliniowej. Czy ten wzmacniacz wykonywać? Jeżeli ktoś chce podjąć decyzję o wykonaniu wzmacniacza Williamsona z modyfikacją ultraliniową, niech poczeka jeszcze chwilkę, bo niebawem omówię ripostę pana Williamsona na temat właśnie ultraliniowego modułu mocy. Ultraliniowe działanie wzmacniacza Williamsona. David Hafler i Herbert Keroes 1952 rok. Słynny wzmacniacz Williamsona można ulepszyć po prostu wymieniając transformator wyjściowy i dokonując kilku drobnych zmian w innych pozyspołach. Rezultat jest wart wysiłku i kosztów. Od czasu, gdy ukazał się artykuł Haflera i Keroesa, Ultraliniowy Wzmacniacz w Audio Engineering, listopad 1951 rok. Opisujący zasadę działania lamp wyjściowych mocy ultralinear, widoczne jest spore zainteresowanie zastosowaniem tego typu nowego ulepszenia do słynnego wzmacniacza Williamsona. Obwód Williamsona został opublikowany w kilku aranżacjach, w tym co najmniej jednym komercyjnym, a konfiguracja jest niewątpliwie najpopularniejszym obwodem audio wysokiej jakości, jaki kiedykolwiek opracowano. Pamiętajmy o tym, że chodzi o rok 1952. Dla wielu ludzi próba ulepszenia tego podstawowego układu wzmacniacza jest nieznacząca. Jakość odsłuchu jest doskonała, jest łatwy w budowie i zapewnia najwyższą jakość za cenę porównywalną z urządzeniami, które nie są w stanie sprostać jego możliwościom. Jedyną kategorią, w której wzmacniacz Williamsona jest znacznie słabszy, to wydajność i moc wyjściowa. Szczytowa moc wyjściowa jest mniejsza niż 15 W, a osiągnięcie takiej mocy wymaga zasilania 450 V przy około 130 mA poboru prądu, czyli bierze 58 W mocy z zasilacza anodowego bez żarzenia. Zmiana pierwotnego projektu, jeśli to ograniczenie można przezwyciężyć bez pogorszenia jakości, jest uzasadniona. Jeśli jednocześnie można ulepszyć wzmacniacz zarówno pod względem mierzalnym, jak i jakości odsłuchu, to zmiana nie jest tylko uzasadniona, ale wręcz obowiązkowa. Trudno jest coś poprawić, jeżeli jest to naprawdę dobre. Pewnie niektórzy entuzjaści audio będą szydzić z pomysłu, że obwód Williamsona można ulepszyć. Jednak minęło już 5 lat, odkąd Williamson opublikował swój obwód, a na przestrzeni 5 lat niewiele jest rzeczy, które mogą utrzymać dominację bez ulepszeń lub modyfikacji. Kiedy pojawiło się ulepszenie obwodu bazowego, czyli układ stopnia wyjściowego ultralinear. Naturalnie można spostrzec, że można dopasować go do podstawowego obwodu Williamsona. Ultraliniowy stopień wyjściowy nie jest stopniem triodowym, jak to jest użyte w obwodzie Williamsona, ani też nie jest to stopień tetrodowy albo pentodowy. Łączy on w sobie zalety zarówno triody, jak i tetrody, stosując układ, w którym siatki ekranowe tetrody są zasilane z odczepu pierwotnego uzwojenia transformatora głośnikowego. To połączenie. Które oczekuje na opatentowanie, modyfikuje charakterystykę pracy lampy. Prawidłowe umiejscowienie odczepu zapewnia optymalną liniowość wejścia-wyjścia przy jednoczesnej, wydajnej pracy, możliwościach mocowych przybliżeniu dwukrotnie większych niż w przypadku połączenia triodowego oraz niskiej hipenancji wyjściowej, jaką oferują triody. Krótko mówiąc, zapewnia lepszą wydajność niż połączenie triodowe lub tetrodowe lamp, co jest potwierdzone w porównawczych testach odsłuchowych i pomiarach zniekształceń. Wyjątkowe zalety układu ultralinear mają w szczególności zastosowanie we wzmacniaczu Williamsona. Wydaje się, że sparowanie tych dwóch było nieuniknione. Proste zastąpienie transformatora wyjściowego na taki z odczepami w uzwojeniu pierwotnym do pracy ultraliniowej i kilka drobnych zmian w różnych gałęziach, które zostaną omówione później, połączyło podstawowe obwody we wzmacniacz, co praktycznie wszyscy to potwierdzają, jest ulepszoną wersją pod każdym względem. Oczywiście, żeby uzyskać poprawę, musimy zastąpić lampę mocy na bardziej liniową i użyjemy transformatora, który przekracza założenia twórcy dotyczące wydajności. Oryginalny układ ultralinear wykorzystuje transformator Acrosound TO330. Został on zaprojektowany do współpracy z lampami typu 6L6. Jego impedancja uzwojenia pierwotnego, wynosząca 6600 ohmów, jest również poprawna dla 5881 i 807 w ultraliniowym połączeniu. Ponadto KT66 mogą być tutaj użyte bez pogorszenia jakości, ponieważ niewielkie niedopasowanie jest w korzystnym kierunku w odniesieniu do charakterystyki zniekształceń. Dlatego ten transformator może być stosowany we wzmacniaczach Williamsona bez kompromisu w charakterystyce. Warto zauważyć, że zmiana impedancji do 6600 nie narusza rozważań projektowych pana Williamsona. Zmodyfikowane charakterystyki lamp do połączenia ultralinear wymagają takiej impedancji, jeśli chcemy zachować warunki podobne do tych z oryginalnego projektu. Innymi słowy, lampy są bardziej dopasowane pod kątem minimalnych zniekształceń niż maksymalnej mocy wyjściowej. Dlatego transformator można umieścić bezpośrednio w obwodzie, a ekrany lamp końcowych podłączyć do odpowiednich odczepów, jak pokazano na rysunku. Eliminuje to dwa antyzakłóceniowe 100-omowe rezystory doczepione do siatek ekranujących i do anod lamp. Wyprowadzenia do anod i siatek ekranujących w transformatorze są oznaczone kolorami, aby uniknąć problemów z odwróceniem fazy. Stwierdzono też, że kilka dodatkowych zmian w obwodzie jest korzystne dla uzyskania optymalnej wydajności. Jedną z nich jest zmiana wartości rezystora sprzężenia zwrotnego do 10 000 Ohmów w celu zachowania wartości sprzężenia zwrotnego na poziomie 20 dB. W stopniu ultralinear wzmocnienie stopnia jest większe niż w stopniu triodowym. Dodatkowo zmiana impenacji pierwotnej zmienia proporcje napięciowego sprzężenia zwrotnego. W ten sposób sprzężenie zwrotne jest zwiększone, chyba że rezystor sprzężenia zwrotnego zostanie zmieniony w celu kompensacji. Ponowna zmiana tego rezystora na żądaną wartość pozwala na dodatkowe wzmocnienie ultraliniowego stopnia wyjściowego, które zapewni zwiększenie czułości wzmacniacza. Można go teraz wysterować nieco ponad 1 V w porównaniu z prawie 2 V wymaganymi do wysterowania oryginalnego wzmacniacza. Sygnał sprzężenia zwrotnego jest pobierany z 16-tomowego odczepu niezależnie od podłączonego. Głośników. Ten sposób nawinięcia uzwojenia wtórnego jest niezwykle wygodny. Przy przełączaniu głośników o różnej impedancji, ponieważ nie wymaga zmiany wartości rezystora sprzężenia zwrotnego, jest dostosowany do wymaganej pracy dzięki specjalnej konstrukcji transformatora. Który czeka na opantowanie, która umożliwia równoważną odpowiedź na wszystkich odczepach uzwojenia wtórnego z odczepami głośnikowymi. Tutaj chciałem przypomnieć, żeby zmienić w oryginalnym projekcie, w oryginalnym transformatorze Williamsona impedancję głośników, trzeba było przełożyć z worki i tym samym zmienić także rezystancję rezystora w sprzężeniu zwrotnym według tabeli. Dobrze wróćmy do tekstu. Wzmacniacz po konwersji przewyższa teraz oryginał pod względem odpowiedzi zniekształceń i charakterystyk przejściowych. Ponadto uznano za pożądane wykonanie pewnych innych drobnych zmian, które przede wszystkim zwiększają stabilność w warunkach sprzężenia zwrotnego. Pierwotne stałe czasowe dla niskiej częstotliwości w międzystopniowych gałęziach sprzęgających były takie same dla obu gałęzi. Nie jest to szczególnie pożądane we wzmacniaczu ze sprzężeniem zwrotnym, ponieważ danym spadku amplitudy częstotliwości towarzyszy maksymalne przesunięcie fazowe. Oddzielenie stałych czasowych pozwala na mniejsze przesunięcie fazowe. Przy tych samych spadkach amplitudy częstotliwości, zwiększenie wartości jednej pary kondensatorów sprzęgających z 5 mikrofarada do 25 mikrofarada daje stosunek stałych czasowych wynoszących 5 do 1 dla dwóch par gałęzi obwodu i zwiększa margines stabilności przy niskich częstotliwościach, przy nominalnym wzroście kosztów. Umieszczenie rezystora tłumiącego, oscylacje pasożytnicze 10 000 ohm w obwodzie siatki wejściowej. I kondensatora faradów równolegle do rezystora sprzężenia zwrotnego zwiększa margines stabilności wysokiej częstotliwości. Eliminuje też lekkie dzwonienie w pobliżu 200 kHz. Ostatnia opcjonalna różnica w stosunku do oryginalnego obwodu pana Williamsona polega na zastosowaniu kondensatora mostkującego częstotliwości zmienne na katodach stopnia wyjściowego. Okazało się to korzystne zarówno w konwersji ultraliniowej, jak i w triodzie Williamsona w przypadku przeciążenia. W pozostałych blokach ani w zasilaniu nie są wymagane żadne zmiany. Większość opublikowanych wersji obwodu wykorzystuje transformator zasilający, który dostarcza 400 V przy 200 mA. Ponieważ pobór prądu w obwodach nie przekracza 130 do 140 mA, napięcie uzyskiwane z filtra wejściowego kondensatora i prostownika 5C4 wynosi około 450 V. Chodzi o zasilacz. Jest to poprawna wartość dla przerabianych obwodów. Niższe napięcie ograniczy moc lamp końcowych. Wydajność. Rysunek drugi przedstawia zniekształcenia intermodulacyjne funkcji mocy wyjściowej. Można zauważyć, że moc wyjściowa obwodów jest skutecznie podwojona w stosunku do oryginalnego obwodu dla danych wartości zniekształceń. Na niskich poziomach. Około 1 W. Zniekształcenia intermodulacyjne osiągają tak fenomenalne wartości jak 0,06%. To tylko 0,3% przy 13 W. Krzywa ta jest oparta na równoważnej mocy fali sinusoidalnej, aby była porównywalna ze wszystkimi innymi opublikowanymi i reklamowanymi danymi dotyczącymi obwodu Williamsona. Na przykład Sasser. And Sprinkle, wzmacniacz muzyczny Audio in Engineering, listopad 1949 rok. Ci, którzy chcą mieć bezpośrednie odniesienie do odczytanych wartości zmierników używanych w testach zniekształceń intermodulacyjnych, mogą podzielić wyniki przedstawione na rysunku drugim przez 1,47. Na rysunku trzecim przedstawiono oscylogramy przebiegów prostokątnych pobranych po przejściu przez kompletny wzmacniacz z częstotliwościami powtarzania 20 Hz i 50 kHz. Ślady na częstotliwościach pośrednich zbliżają się do teoretycznej perfekcji, a nawet tak rygorystyczny test, jak pokazuje fala 50 kHz ma bardzo dobre wyniki. Przebieg ten nie został synchronizowany, a zakres dzwonienia jest mniejszy niż w przypadku fali 5000 Hz. Dla wielu dobrych wzmacniaczy. Te testy fali prostokątnej zostały przeprowadzone na stosunkowo niskim poziomie, co czyni test jeszcze bardziej rygorystycznym. Przy niskich poziomach zbudzenia indukcyjność transformatora wyjściowego maleje, rośnie przesunięcie fazowe i przechylają się wierzchołki fali prostokątnej. Fala prostokątna o wysokim poziomie będzie wyglądać lepiej niż fala o niskim poziomie przy niskich częstotliwościach. Podobnie Wysokie moce przy wysokich częstotliwościach będą przecinać naddźwiękowe piki, odpowiedzi i wyglądzie fali prostokątnej. Zastosowanie wysokiego poziomu mocy może sprawić, że relatywnie słaby wzmacniacz będzie wyglądał lepiej niż w teście fali prostokątnej. Pasmo przenoszenia przerabianego wzmacniacza jest płaskie plus 1 DB od mniej niż 5 Hz. Do 200 kHz. Jego przesunięcie fazowe osiąga 3 stopnie przy 20 Hz i przy 20 kHz, co wskazuje na symetrię odpowiedzi w odniesieniu do pasma audio. Wzmacniacz emituje 30 W mocy w zakresie większym niż pasmo audio. Jednak ten typ krzywej mocy, mierzony odpowiedzią przy wysokich poziomach mocy, nie jest zbyt znaczący. Istotną kwestią jest ilość niezniekształconej mocy dostępnej przy różnych częstotliwościach. Aranżacja ultralinear wzmacniacza Williamsona oddaje blisko 25 W przy 20 Hz i 30 kHz bez obcinania, tłumienia i innych wizualnych zniekształceń kształtu fali, jak widać na oscylogramach. Obserwując charakterystykę przenoszenia, można wykryć gołym okiem zniekształcenia harmoniczne mniejsze niż 2%. Krzywa mocy wzmacniacza odkształca się od płaskiej linii o mniej niż 1 dB w zakresie od 20 Hz do 30 kHz. Jak wspomniano powyżej, obwód ma doskonałe właściwości odsłuchowe. To jest potwierdzone przez pomiary. Dostępna dodatkowa moc przejawia się w czystym i lepiej artykułowanym basie. Ogólny efekt to większa gładkość. Większa definicja szczegółów w dźwięku i lepsza odpowiedź przejściowa. Obwody ultraliniowe wydają się mieć szersze pasmo przejściowe, słyszalną korzyść, która nie jest łatwo podatna na pomiary. Efekt połączonej konfiguracji obwodu Williamsona, szerokoposmowego układu o niskim poziomie zniekształceń oraz stopnia wyjściowego o zmniejszonych zniekształceniach i większej mocy, stopnia, który przekracza pierwotne założenia twórcy, specyfikację musi zostać doceniony. Na koniec filmu taka ciekawostka. Wspominałem Wam o wzmacniaczu foniki opartym na schemacie Williamsona. Czy były jeszcze jakieś inne urządzenia na rynku polskim? Ja osobiście słyszałem jedno, zaraz wam je pokażę. Jak widzicie, tutaj jest oryginalny schemat wzmacniacza Williamsona. Jeszcze bez modyfikacji. Jak wzmacniacz Williamsona jest skonstruowany, dobrze wiecie. Stopień napięciowy. Anoda połączona bezpośrednio z siatką odwraczacza fazy z podzielonym obciążeniem. Przeciwsobny stopień sterujący i przeciwsobny wzmacniacz mocy, którego zrównoważenie można wyregulować za pomocą tej gałęzi. A teraz spójrzcie na ten wzmacniacz. Stopień napięciowy, odwraczacz fazy podzielony tym obciążeniem sprzężony bezpośrednio z anodą stopnia napięciowego. Następnie wzmacniacz napięciowy. I tutaj jest mała zmiana. Ultraliniowy stopień wyjściowy na EL34, ale też ze zbalansowanym stopniem. Tylko, że tutaj akurat jest to dobierane ręcznie. I odpowiedni transformator wyjściowy do układu ultraliniowego. Jest to wzmacniacz Amplifon WL36. Jak autor pisze, jest on oparty o typowy układ Williamsona z lat 40. oraz ultra stopień wyjściowy z lampami EL34. Pan Piwowarczyk jest autorem tego projektu. Pan Andrzej dodatkowo wyposażył ten wzmacniacz w układ automatycznego włącznika. I przełącznik wejść. Ale jak sam przyznaję, cały układ jest w oparciu o Williamsona. Tutaj na macie jest błąd. Tu powinien być 470 omów. To wynika chociażby nawet z przeliczenia tego stopnia. Także możecie zrobić sobie zrzut ekranu i możecie wykonać ten wzmacniacz. Tu macie jeszcze soma zasilacza. Słyszałem go. Naprawdę brzmi dobrze. Jak na lampę EL34, jego brzmienie jest bardzo dobre. Mnie po czasie odrzucił trochę taką słodkością, naleciałością, ale pierwszy raz jak go słyszałem, to po prostu powiedziałem, a to było w Poznaniu na ulicy Wodnej. Nie, mniejsza o to, gdzieś w pobliżu rynku był sklep którym ten wzmacniacz słyszałem, panowie mi specjalnie go podłączyli i po prostu chciałem iść po pieniądze do bankomatu, żeby yy, czy do banku, żeby ten wzmacniacz kupić. To był jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia, pod koniec tych lat. Jakieś, nie wiem, 99-98 rok. Yy, to jest artykuł z Radio macie jeszcze blokowy. i to jest numer tego radioelektronika. Gdyby ktoś chciał materiał źródłowy poszukać, tak jak mówiłem, warto zrobić ten wzmacniacz, ponieważ jego brzmienie jest bardzo dobre. Zwłaszcza, że mamy tutaj dwa świetne rozwiązania. Wzmacniacz Williamsona połączony z ultraliniowym stopniem. To jest zupełnie coś innego jak. Fonika, która korzystała jeszcze z rosyjskich lamp, jak widzicie 6P3S, dobrze czytam, chyba tak, czemu tak jest dziwnie napisane 6P3S? Wydaje być 3C napisane, żeby to po, po rosyjsku, ale dobra, nie wnikam co autor schematu miał na myśli, jak widzicie, wzmacniacz foniki można też śmiało skopiować i zrobić samodzielnie. Jest on na słabszych lampach, aniżeli wzmacniacz pana Andrzeja. Także to są dwa przykłady zastosowania wzmacniacza Williamsona w konstrukcjach polskich. A jak powiedziałem wam wcześniej w innym odcinku, ten wzmacniacz był także komercyjnie robiony przez kilka firm. I niedawno też widziałem aukcję z nową konstrukcją wzmacniacza Williamsona. Wyciąłem ten fragment tylko żeby Wam pokazać nazwę firmy która to wykonała. Jest to aukcja no 15 tysięcy złotych to nie jest niska cena dlatego też myślę że czy jakieś 4 tysiące wydając na wzmacniacz pana Andrzeja jako do it yourself. Korzystając z typowego transformatora głośnikowego do lamp EL34 w Ultralinear, zrobicie dobry wzmacniacz. To tyle. Tym polskim akcentem kończę. E, modyfikacje Ultralinear wzmacniacza Williamsona. Do następnego odcinka. Postscriptum Lampa 6P3S to kopia 6L6.